Eee, witam serdecznie Szaba Polsko z tej strony Szparu i zapraszam na... Kolejny odcinek z serii Arena King. W dzisiejszym odcinku będziemy starali się zmierzyć się z najlepszymi szachistami streamerami z całego świata. Ja jestem nieco spóźniony, obowiązki mnie wzywają, ale już nadrabiamy tutaj zaległości i ciśniemy z tematem. Mamy tutaj godzinkę do pogrania. Miejmy nadzieję, że uda nam się trafić na kogoś dobrego. Zaczynamy od razu partijkę z Chzecz Matrixem 2574. Także ciśniemy E4 z mojej strony E5. Skoczek a trzymamy szybkie tempo, gdyż tutaj dodatku czasowego nie posiadamy, także lecimy partię hiszpańską A6 Gojęc A4 jak na razie. Tutaj teoria niczym z meczu o Świata między Magnusem Carlsenem a Janem Nepomniaczym, także możemy się poczuć jak dosłownie najlepsi na świecie. Gońc B3, ten Gońc tutaj podwisał. Roszada, czyli Marshal, prawda? Normalnie kolejność z meczu o Świata, także... E, Także trzeba przyznać, że to jest bardzo ciekawe podejście do tematu, zagramy H3. To był wybór czego, z pierwszej partii, gdzie Magnus zagrał skoczek A5 i D5, z tego co pamiętam. E, a tutaj mamy przejście do normalnej partii hiszpańskiej, gdzie po D6, C3 z powrotem wróciliśmy na główne tory i będziemy starali się właśnie udowodnić, że ta nasza wiedza jest lepsza od tego, co rywal ma e, na nas przygotowanego. Także zagramy po prostu skoczek C3. E, nie wiem, czy w ten sposób się gra gratuł pozycję, goniec E3. Staramy się jak najbardziej rozwinąć figury na dobre pozycje, tak aby mieć pewność, że nic złego nam się nie przydarzy. Wieża AD1. Ok, skoczek bije D4. Skoczek bije D4. Zbijemy sobie gońcem na D4, żeby mieć kontrolę nad tymi przekątnymi. Wieża C8, A3, żeby B4 nie było. Często ten skoczek chce tutaj zostać na polu C3. Wieża AD1 na potencjalną słabość piona D6. Staramy się tutaj ustawić po gońcu F8. Może Hetman F4, żeby piona z E4 nieco lepiej tutaj pobronić. Mamy Hetman C7, ciekawy ruch. Ja zagram gońcę b żeby pole C4 nie puścić. E, I po e F8, Hetman F4, albo już nawet bicie na F6 jest możliwe, bo wtedy nie ma figury, która może tego skoczka odbić. I to byłoby dla rywala bardzo niekorzystne. E, dobra, zejdziemy sobie Hetmanem na pole F4, tak żeby teraz może kimś E5 pogrozić. No zobaczymy. Wydaje mi się, że stoi bardzo dobrze. Hetman E3 było ciekawe, żeby gońca na B6 stawić, e, że z problemami licznymi, ale widzę, że rywal byłby tam w stanie się przed nimi wybronić. E, dobra, Hetman A5, może e 5 D, gońc E5. DE, B4, Szejki, szejki pozycja. Czasowo rywal stoi lepiej ode mnie. Zagramy Hetman F5, żeby do rywala do B4 nie dopuścić. Po G6 mamy Hetman B6, gdyż jest związanie między gońcem a królem. Także ciśniemy od razu z buta, że tak powiem. Z tego co widziałem, to, to tutaj naprawdę cisnął zawodnicy bardzo ostro, także ciężko będzie ich tutaj złapać, powstrzymać przed, przed zwycięstwem, natomiast zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej punktów uzbierać i teraz myślę, że możemy ogólnie trzymać, ale myślę, że E5 prędzej czy później i tak należy zagrać. Uważam, że teraz jest w miarę dogodny moment do tego. Problemem może być fakt, że teraz Hetman C6 jest taki, kurcze, no. Hetman C6 to jest ruch, którego nie chciałem widzieć, ale jeszcze mam skoczek D5. Skoczek bije D5, to goniec bije D5. I powinno być jak najbardziej w porządku. No zobaczymy, jak to dalej potoczy się. Ta partia czasowo już się wyrównało, także jest to jak najbardziej ok. Widzicie, jak ja muszę za zapierniczać tym językiem, prawda? Ne, żeby tutaj się wyrobić, żeby wam cokolwiek, ne, że tak powiem, ciekawego wytłumaczyć. No bo tutaj naprawdę 6 minut i partia się kończy, także trzeba uważać. Hetman bije 1,5, to mam. Hetman bije C8 przynajmniej. Mm, także uważam, że rywal nie może tak zagrać. Mam wieża d 5 wieża c1, król h2, bije d 5 hetman d7, za takim na końca, za takim na końca. I uważam, że rywal nie ma mi jak przed tym za bardzo powstrzymać. Wydaje mi się, że teraz partia powinna się gdzieś już yy, zbliżać do końca, także zobaczymy, czy rywal może coś tutaj jeszcze wyczaruje, ale takiej opcji nie dostrzegam, Udało się wygrać, także dobry start moi drodzy. A my widzimy się w kolejnej partii. O. Yo. Zagramy D5 gramy zdawianym w takim z dobrym ziomem, Koczek F3, Skoczek F6, Koniec F5, Kamienny Defense stawiamy H6, E3, E6, koczek D7, Hetman B6, AB, B5, Skoczek bije D7, B4. C4 w ogóle się y, Damian zdecydował w tym momencie zagrać. Ok, zagramy koniec E7 po prostu. <laughs> koniec E2, krótka. Dobra, jakby to złapać tą pozycję. Może po prostu wieża A7 z planem wieża A8 to kolejna wieża. Chodzi do gry. Ciekawe podejście do tematu, wydaje mi się z tego miejsca. <laughs> wieża C1. Możemy zagrać i tak chyba wieża C8. ED rzecz jasna. Koczek B3. Co ty się wydarzyło? Okej, okay, lecimy z kolejną partyjką, nie mam pytań. Może uznał, że mu się to po prostu nie opłaca. Dobra, lecimy z kolejnym artymistrzem D4. Skoczek F6. Skoczek F3 zagramy sobie D5. Jak najbardziej typowo. d 5 Zagramy sobie może skoczek C6. Żeby tutaj niczego tylko nie podstawić. Zbijemy CD. Zagramy goniec F5. Taką typową linię, można by rzec, w tych wariantach. Ok, tutaj z tego co wiem to Hetman C8, jest takie posunięcie. Goniec B5 to mamy A6, także tutaj nic się specjalnego by nie wydarzyło. Krótka, skończony rozwój H6, żeby gońca schować. I może przez A6 do B5 byśmy spróbowali dojść. Ach, nie za bardzo. Dobra, może Goniec H7 najpierw, Skoczek A4 ciekawie wygląda. Bicie. Szybka piła. Skoczek D7, czy może nawet skoczek E8 z planem skoczek D6. To wygląda nawet lepiej, mam wrażenie. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Hetman C6, mój następny ruch wygląda bardzo zacnie. Chyba, że rywal zagra w ten sposób. Wieża D8, bronimy po prostu figury. <laughs> Zagramy hetman D7 z planem wieża C8, wieża C6. Z wygonieniem tego hetmana. No nie mam większych problemów w pozycji. Oj kurcze, to chyba możemy zacząć mieć. E, chyba, że zagram skoczek C4. Bijemy na C4. No różnobarwne gońce to raczej nie jest zbyt ambitna opcja rywala na grę, na coś więcej. Chyba, że hamskie flagowanie się uszykuje. Jest to jak najbardziej możliwe. Wieża e3, może po prostu f6. Wieża może d7. Wieża c6, bronimy pionka e6 oczywiście. Okay, hetman a4, to król f7. Koniec na d3 po prostu. I B4, ciekawy ruch. Hmm, zagramy H5 z planem G5 zaraz. Uważam, że stoję lepiej w tej pozycji, i to tak nawet sporo bym powiedział. E, sporo lepiej. Dobra, zagra. A, to jest ciekawy ruch akurat. Bo muszę się jakoś bronić. O kurczę, to jest ciekawy ruch bardzo. E, jakby to podejść do tematu. Dobra, ja to zbiję po prostu. Mimo, że to może nie być najlepsze, to ja to po prostu zbiję, moi drodzy. Dobra, zagramy wieża D8 z planem wieża G8. O, wieża D1, ciekawy ruch, wieża G8. Hetman D2. E, Hetman F5 myślałem, żeby wrzucić. Hetman F2 rywal zagrał, dobra. E, jakby dalej to przestawiać? Jakby dalej to przestać, może wieża G6, cokolwiek. Chyba gońcem na F5 wrócimy mimo wszystko, żeby bronić. Ten gońc tu nic nie robi specjalnego. Chyba, że rywal wieża E5 w ogóle szykuje w tej pozycji. <laughs> Zobaczymy. Zobaczymy, co szykuje tu przeciwnik. Ja niczego specjalnego nie widzę, szczerze powiedziawszy. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. ruch a Wow, jaki ruch tajemniczy. Dobra, Hetman D5 z planem goniec F5. Ciach. I teraz będziemy już się przestawiać na tym skrzydle. Hmm. Dobra, czy to jest groźne? Szczerze, myślę, że niezbyt. E5, E6, E2. e 6 E 2. To może król G7, koniec H2. O, tak nie mogę. Dobrze widzieć takie rzeczy. Zwieża E8, Herman F4. Może H4 zagramy? Żeby do H3 spróbować dojść. Mam C7 to myślałem o król G8 po prostu F4 H3. Powinien zbić przeciwnik, no co zbijemy po prostu gońcem na h <laughs> 3 Możemy nawet Primowa ustawić. Także zobaczymy, co dalej. Wietrzy w ogóle, wow. I ruch. Zagramy sobie wieża E7. Wieża G7. On mnie tu będzie flagował. Sakra Karamba. Oj. Nic dobrego z tego nie wyszło. Dobra. Dobra, lecimy 4. Chach. Chach d4 c3. e5. Goniec c 4 Goniec b3. cd4. Krótka a3. Mamy taką pozycję z izolowanym pionem, taką naturalną bardzo. Goniec e3. Wieża E1, Oczek E7, ciekawy ruch. Myślę, że mam D5 teraz. Planek Gońc d4. No <coughs> ok, postawimy kolejną wieżę do gry w gotowości. Oczek G6, Gońc d4. Hetman D8, również ciekawy ruch. Bo tu Gońce f4 grożą. Dlatego zagramy chyba skoczek E2 w ogóle z planem skoczek G3. Mogłem zbić na B6 i chyba skoczek D4 grać, ale nie jestem pewien. Koniec E4 teraz dostanę takie nieprzyjemne. Oa, już mi boli. Pogoniec E4 wrócę na C3 po prostu. O ile się uda, to skoczek G3 zagram z przestawieniem skoczka. Zobaczymy, na co na to przeciwnik. To jest najważniejsze chyba co na to przeciwnik zagra. zawias złapał, także mi to cieszy osobiście. Gońc H3 planować będzie rywal? No ma to sens, jak najbardziej ma to sens. Nie podoba mi się, że rywal się do tego szukuje. Zagramy wieża T3 i po gońc H3 bicie Hetwan H3 mam skoczek E5. To tak troszkę na włosku się trzymać będzie. Ale najważniejszy. Ojejku, nie widziałem tego. Kurczę, nie widziałem tego niestety. <grymne> Brzmi znajomo. Brzmi znajomo, co? Trzymamy figury kolejne w grze. Może Hetman D4. To jeszcze nie jest takie oczywiste, szczerze, powiedział. Ten czarnopolowy gońc zrobił sporą robotę u rywala w pozycji. Rywal musi zejść królem teraz, jak dobrze widzę. Skoczek G3, ciekawe bardzo, żeby gońca na E4 nie wpuścić. Rywal musi też sporo się potłumaczyć jeszcze w tej pozycji, zanim złoży broń. Tym bardziej, że czasowo jest u mnie dobrze, także bardzo mnie to cieszy. Gońc B4 również jest problematyczne. Zobaczymy, co, co wybierze Rywal. No minutę to jest dużo czasu, no mimo wszystko zagrał, to jest bardzo ciekawe, że zdecydował się na ten ruch. To znaczy, że jest raczej dobrym zawodnikiem, skoro tak. Hmm. Ja chcę trzymać te figury na szachownicy, muszę pójść na coś takiego O kurde, nie widziałem tego. Dobra, teraz piję na E8, zagram Hetman D4. Wytrzymam mu się to chyba gonić C2. Karamba. Manifika. Dobra, wpylamy Hetmanem jakoś. Tylko dokąd? Może tu. Nie będzie Hetmanem odejść. No C5 może jakoś. Poczekaj F4. No tego się nie boję akurat, że Rywalda mi mata, bo jest źle z materiałem. Także o mata się nie boję w ogóle. Kurcze, jeszcze gońca podstawiłem. Ja cię kręcę. Znaczy, podstawiłem wymianę oczywiście. Nie samego gońca C4. No, brakuje mi tego czarnopolaka. O! To, z złapał rywala, widowie! To złapał rywala. Tak jest. Ty, bo ja tego jeszcze nie wygram, się zaraz okaże. Dobra, udało się, kurczę ma Udało się, elegancko Dobra, lecimy z kolejnym arcymistrzem, ale to nie była dobra partia, chcę żebyście byli pewni Że to było dzieło przypadku, że tam combo weszło Dobra, zagramy sobie... A, może wariant smoczy? Dobra, ciach, skoczek C6 Gojeń C4, gojeń D7, wieża C8 Skoczek E5 Skoczek C4, bicie, bicie Hetman A5, FG, Oczek B3, może po prostu Hetman. Ja tam stracę Hetmana, też ciężko. Czy Ci ludzie znają to aż tak teoria? Wiem wątpić. Hetman A5, dzikie szachy. F4 zagram na e 6 Skołam Hetmana na F7. Bardzo ciekawie to brzmi, nie ukrywam. Goleń z D4 to i tak Hetman E6. Może na G3 mogłem pójść. Nie widziałem. <laughs> Skoczek D5, wieża C8. Chyba dobrze stoję nawet, wbrew pozorom. Jak mi się wydaje przynajmniej, że dobrze stoję. Nie wiem ile w tym prawdy. Ale nie widzę jakiegoś tam zagrożenia. Ze strony przeciwnika jak na ten moment. Ciach, wieża C8. B4 może planem headland H2 to wie. Zobaczymy, to na co rywal się zdecyduje. Ja moi, moim planem jest B5B4. Krótka piłka, short ball. Okay, rywal na taką opcję bardzo safe poszedł. Hmm. Dobra, jakaś H5 wypasowała teraz na moje oko. No to się będą wióry zaraz leciały w tej, w tej pozycji. Hetman G5 to mam chyba skoczek D5 wtedy. Po ED mam Hetman F5. I wygląda to całkiem w porządku. I bije. Mogę zbić po prostu tutaj, nawet. A, że rywal pójdzie na pozycję z pionem więcej, tak? Ale tego się nie boję praktycznie w ogóle. O, rywal nawet na nią nie poszedł. To mówi samo za siebie, jaka ona była. Dobra, może H4. Nie no, goń ZF5 wygląda bardzo dobrze. Nie ma co pajacować. O ja, czeka jeden rywal zagrał. Nie no, widzowie, to trzeba wygrać po prostu z szacunku do siebie. No, tutaj nie bijemy. Króle 7 może, żeby G4 się przygotować. Bierze A1 rywal. Teraz na pewno H4 zagrał. Bicie na A7. Kurcz, rywal chce takie coś grać. jakby to przebić w ogóle Koniec wieża wieża tu czek b3 g5 wieża c5 jakieś takie dzikie taki ruch by na d5 zbić Myślałem żeby na g5 na d2 przejść, ale to troszkę problematyczne może być Teraz bije na D5. Kurde, wieża E1 Marival. Nie widziałem tego. Dobrze, niedobrze. E, w związku z tym trzeba zagrać wieża E5. Nie podoba się mnie to bardzo. Ale jakoś się trzymamy cały czas. Dobra, teraz zagramy. Hetman C6. Okej, wieża C2, aha, tu nic nie, nie ma. Kurczę. No dobra, dalej się bronimy, Edmond D7. Planem wieża D4. Rywal gra bez skoczka, jakby nie patrzeć, także... Jeszcze nie jest źle. Okej, wieża E2, rywal. Wjeżdża d1, może b4. być ciekawe. B4 ciekawe wydaje mi się. No rywal ma bardzo ciężką pozycję mimo przewagi materiału. Okej, okay, hetman e3, to wygląda źle z jakiegoś powodu. Nawet mogę sobie raz powtórzyć pozycję. Yy, I zagram sobie król f6 po prostu. Wtedy mam e jeden, to g pięć. c e a No nie, dam tu remisu. Może jednak tam? O, postawię wieżę w ogóle na końcu Jak graliśmy, także śmiesznie Dobra, tego gościa trzeba ograć D3 D4 E5 Zaczekaj F3 Jeszcze mam B6, zagramy sobie A3 Koń z D3 Koń z D7 Koniec c2. cd, a4, a6. Król f1. Koniec e7. Król 1 Wieża c8. Ok, zagramy sobie skoczek E2 z planem skoczek F4. Teraz wieża H3 z planem H5, może. E3, rywal. Z... E1. Rywal się musi mieć na baczności, bo tu takie skoczki G5 wiszą. Ok, zagramy H5. <śm> Tylko skoczek B3 cały czas w powietrzu również. O kurde, on może tu zbić na C3. Ja cię nie widział, śmiesznie. Wieża B1. Wieża C1. Okej, okay, wieża G3. Nie no, źle to pograłem. Pan E3. Skoczek d3, 4, 4, skoczek c5. Zobaczymy co dalej tu się stanie. C5 d4 nie ma bo hetmanem bije na d4. No być OK. Tym w ogóle zbił rywal, wow. I zagramy b4. Wydaje mi się, że to nie działa dla przeciwnika. Tak jakby sobie życzył na pewno. Ale z drugiej strony ma tu pewną szansę jeszcze. B6 tutaj ciekawe. Albo a5. Albo koniec h4. Wieża D1, wydaje mi się, że stoi tak świetnie w tej pozycji. Wieża D6, okay, tutaj rywal trochę kombinuje. Skoczek C2 z planem skoczek D4. Okay, zagramy i tak skoczek D4 rzecz jasna. Wieża H6. I udało się wygrać. Fajnie, fajnie. Udało się wziąć rewarz na arcymistrzu, którym wcześniej przegraliśmy, także bardzo mnie to cieszy. Mamy 28 punktów, ale nie za wiele nam to daje szczerze powiedziawszy. Jak tak patrzę sobie na stawkę yy, całej, całego turnieju. O, widzę, że mało kto ciśnie. Dobra, lecimy ze nadie Nie wiem, czy to jest jakiś troll. Zobaczymy. Gramy sobie C5, E6. Koniec E3 oczek d 7 Oczek a 7 Oczek C5 Dużo punktów możemy zyskać za niego. Że warto się przyłożyć do partii. Cześć. Wow, goń C5. Myślę, żeby G5 zapodać. Nie ukrywam, że, wygląda, że podoba mi się ta pozycja. B4, zagramy goniec A7. Im dalej gońcem, tym lepiej można powiedzieć nawet. G4 zaraz. Kroczek B5 groźne. A5 możemy próbować jechać z planem G4. Bardzo mi się ta pozycja podoba. b 5 wow, AB. Zagramy H5 po prostu, wzmocnimy tą pozycję jeszcze, zanim podejmiemy jakieś działanie. Konkretne. O, tu mi się wydaje, że podstawka. W ten sposób muszę... Albo nie do końca. e Edwa jeszcze tam ma kurczę. Zacząć od g4, skoczek d4, hetman b6. Zagramy tak, g4. Zagramy tak. Hetman b6, z planem hetman bije d4 teraz. Hetman a4, to hetman c6 chyba mam mam B4 to gońc B6, z panem wieża 4. Mam wieża C8, chyba dominuje na, na szachownicy. <laughs> ok, mam też takie najczystsze. mam B4 myślę o gońc B6. koczek C3 to gońc A5. Grozi wieża A4. Myślę, że rywal już mam powoli, nawet nie powoli, a o bardzo, bardzo, bardzo przegraną pozycję. Wieża A4. rywal ma 2900, naprawdę ciekawi mnie to. Ale gra podejrzanie takie dziwnie szybko ruchy, primowy. Mam te 4. O, ciekawe. Okej, okay, nawet mogę zagrać w wieżach 7 i nic mi nie może rywal zrobić, to bardzo. Bo te wszystkie pola są ładnie bronione. Chyba wieża spada cała, mam wrażenie. A wieża jest niebroniona, dlatego mi się tu lekko nie podoba. Ale udało się wygrać, także bardzo się cieszę. Dobra, lecimy z Izoria. Skoczek F3, zagramy D5. C6, Skoczek F6. Zagramy sobie A6. E, teraz goniec F5. Ok, wrócimy na C8. Zagramy DB C4. P5. CB. Chet d 4. Biorę wszystko, co dają, nie patrzę na nic, gońc E6. Hetman C2, headman C4. Oj, zagramy G6. To G7. Oczekaję 5. Hetman C5. Ah, boli. Słuchajcie, tu mi się coś nie zgadza. Znaczy, że rywal może coś przeoliczył, przeoczył. Gońc D5. 5, D4, tu, tu. Ooo, źle to wygląda. Dobra, po prostu zagramy tu.

Nie, no tutaj bez, 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 bez niczego stoi, także ładnie pograł rywal. No, tak szybko policzył. Jestem w szoku, że on tak to wszystko policzył szybko. Wow, naprawdę niesamowite to było. kozackie, to zrobił. Ok, zagramy. Glenis G4, takie naturalne ruchy. Wymienimy białopolowego końca. Tutaj takie partie niektóre są bardzo szybkie moi drodzy, także trzeba po prostu naparzać. E5, widzicie, jak tutaj grają rywale. Mamy 11 rucha, ja zużyłem 5 sekund. Nikt nie patrzy co gra. Ojejku, H5 miałem zagrać. Koniec E5. Hetman D6. E, dobra, Hetman D6 tak czy siak. Widzicie, jakbym miał piąta na H5 to no bym zbił Hetmana. Tak to nie mogę zbić. H4 zagramy. O, nie dał mi rywal zagrać H4, szkoda. Eee, dobra. Kurczę, no co mam zrobić? Zmierza D8 jakieś losowe. Tak, wymiana będzie okej. Okay. Skutka. Wieża f8 Oko wymiany Raczej z pionem więcej zostanę po prostu Ten pionek e prawdopodobnie spadnie, jak zagram wieża e5 jakieś Zobaczymy jak to dalej pójdzie Ok, wieża e5 ciekawe bardzo Wieża d7 z planem wieża e7 le 8 z planem króla 7 po prostu teraz, teraz możemy F6 po prostu wzmocnić pozycję. Bierze D2 myślę. O tutaj dobra zagramy go mniej f 7. Będziemy musieli przejść tutaj na przekątną. g 4 ostatecznie. Zagramy go in z g4 zaraz. I damy mata ruchem g5. Kurczę, nie damy jednak. Dobra, króla na g teraz przestawiamy. A5 A4 rywal samemu, to jest. O, zapomniałem, że figura wisi. <grymne> Dobra, elegancko. Dobra, udało się wygrać i jeszcze ostatnia partia prawdopodobnie, jeżeli się nie zakończy. Dobra, tu już się po prostu także troszkę zagraliśmy w zbijaka i udało się e, nie przegrać tej partii. Także skończyliśmy bardzo daleko, tak jak zawsze, ale to nie była idea tego turnieju, po prostu gram sobie w szachę, a wy możecie to pooglądać, także jeżeli wam się spodobało to zachęcam do stawienia łapy w górę, suba z dzwonem, ja jutro wybieram się do Bydgoszczy na turniej, także zobaczę jak filmy e, troszkę ta jakoś filmów ostatnio nie jest taka jaka bym sobie chciał, ale naprawdę mam sporo rzeczy na głowie moi drodzy i nie mogę tutaj nowych rzeczy wymyśleć dla was, także dziękuję bardzo za へい